Witajcie. Jesteśmy w Warszawie, przed Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Zapraszamy Was do obejrzenia z nami międzynarodowej wystawy Przyszłość nie jest tym, czym była. Fabio Cavallucci, słucham. Dzień dobry. Jestem dyrektora Zamku Ujazdowskiego. I'm joking. I would like to thank Orange, not because of the mobile, but thank Orange for the educational program that they are going, that they are doing it for the castle, the Center for Contemporary Art. And I hope that in the future we can continue this partnership that was already very fruitful. Thank you very much. Dziękuję. W wystawie biorą udział artyści, którzy właściwie wszystkie elementy swoich prac znajdują w sieci. Artyści, którzy eksplorują internet, którzy wyciągają zdjęcia z portali typu eBay czy Allegro. Artyści, którzy odtwarzają swoje dzieła w Second Life'ie. Wystawa to też prace w bardzo różnych technikach i technologiach, ale wszyscy ci artyści pokazują nam, że wirtualna przestrzeń jest naszą codziennością. Praca Kobasa Laksy, Roller Coaster Warsaw, jest pracą jednego z dwóch polskich artystów zaproszonych do całego projektu. Obok Mikołaja Długosza, Kobas Laksa właśnie podjął się tej próby pokazania przyszłości. I wydaje się, że jest to wizja przyszłości Warszawy, ale kiedy się przyjrzymy uważnie, to widzimy, że to nie jest wizja przyszłości, a już na pewno nie utopijna, ale właściwie chłodna obserwacja tego, czym jest dzisiaj polskie społeczeństwo, czym jest Warszawa. Ta samowolka architektoniczna, o której tak często mówimy w Warszawie, właściwie jesteśmy przygotowani na to, że za kilkadziesiąt lat dokładnie tak będzie wyglądała Warszawa, jak roller coaster Warsaw Kobasa Laksy. Tę wystawę wsparliśmy z powodów edukacyjnych. Fundacja Orange wspiera różne projekty edukacyjne, a ten Przyszłość nie jest tym, czym była, jest dosyć wyjątkowy. Tak wielkie użycie nowoczesnych technologii, mediów, w prezentacji sztuki, w zaprezentowaniu kultury jest dla nas bardzo ciekawą rzeczą, a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, które odwiedzają wystawę. Na mnie największe wrażenie zrobiła praca, którą mam za sobą. Wystawa jest otwarta do 2 stycznia, więc serdecznie na nią Was zapraszam. Bardzo ciekawi jesteśmy Waszych opinii, więc proszę piszcie na bloga. A my co? Do zobaczenia na następnej wystawie.